Oto kolejna część Let's Playa Yakuza 0. W poprzednim odcinku skończyłem rozdział 16 i dotarłem do finału. Siro to kur... czarne i białe, no tu znaczki akurat są inaczej, ale... ten tytuł jest dość ważny i symboliczny, dlatego warto go zapamiętać, nie jest trudny do zapamiętania. Ile to jeszcze zajmie? W trakcie operacji. Shijitsu Cho. Już po operacji jak z nią? Przepraszam, ale pan to kto? Ja ją tu przyprowadziłem. Dobre wieści. Operacja się udała. Jednak jeszcze nie wybudziła się. Muszę się obudzić za godzinę, za tydzień, albo nigdy. Czy jak? No, oto najnowszy status, panie Sera. Makoto Makimurę trzeba przenieść. Nie jest tu bezpieczna. Jeśli rodzina Dojima dowie się, że dalej żyje, to na pewno spróbują dokończyć robotę. To jest zbyt ryzykownie. Więc gdzie ją zabierać? Do bezpieczniejszego miejsca niż to. Pani doktor też jedzie. Dołączysz do nas? Siedzieć i czekać, aż się wybudzi? Tu tak jej nie pomogę. Zaopiekuj się, Makoto. Ja muszę ją w czymś wyręczyć. Ona siedzi w tym za głęboko. Nie pozwolę, by dopadł ją ten mrok. Dopóki istnieje rodzina Dojima, będzie celem, jeżeli faktycznie się obudzi. Szanić to. Zakończę to wszystko. Nie mówisz poważnie. Zginiesz, próbując załatwić Dojimę. Proszę też się nią opiekować. Proszę ją wybudzić za wszelką cenę. Tej samej nocy w biurze rodziny Dojima. Projekt rewitalizacji Kamurocho. Pusta działka dostatecznie już go powstrzymała. Ale biurokraci wreszcie ruszają. Shibusawa, to wszystko dzięki tobie. Powinniśmy się nauczyć nazywać Shibusawę kapitanem, prawda? Jeszcze mnóstwo spraw, którymi trzeba się zająć. To znaczy? Bałagan z rodziną Kazama. Agencja Nieruchomości Tachibana, konsorcjum Nikkyo. Wszyscy byli marionetkami kapitana Kazamy. Rodzina Dojima musi odpowiedzieć zdecydowanie na zdradę. Musimy zachować porządek. I co, Kazama zginie w więzieniu? Stosując takie półśrodki, nigdy nie dojdzie się na szczyt. Poza wymuszeniami jesteś zwykłym amatorem. Uważaj na to, co mówisz.
Każdy z powiązany z rodziną Kazama musi odejść. Musi zniknąć. Dopóki klan Tojo nie będzie oczyszczony z nich, młodzi ludzie jak Kiryu będą się pojawiać. Ambitni ludzie. Dla mnie Taro, jeśli chodzi o mnie, moim zdaniem ta robota wymaga precyzyjnej ręki. Szefie. Wygląda na to, że nasz nowy kapitan chce posmakować krwi. Tymczasem Kiryu. Białe i czarne, no Kiryu ubrany jest na biało. Tu zniknąłeś, Kiryu. Ani słowa Makoto Makimury nie widu, nie słychu. Kolesie w Małej Azji pomagają nam szukać, ale nikt nie ma żadnych śladów jeszcze. Rozumiem. Kiryu, znasz faceta imieniem Goro Majima? Słyszałem to imię, ale nigdy go nie spotkałem. A co z nim? On też jej szuka. Wparował do biura rodziny Kazama i naklepał Kashiwagiemu, panu Kashiwagiemu, jeden na jednego. Kashiwagi-san przegrał? Wiesz, gdzie Majima poszedł dalej? Poszedł później? Ty też przegrałeś, tak? Szczerze mówiąc, nie miałem z nim żadnych szans. Facet taki jak on szuka Makoto. Ale nie wyglądało na to, że Majima pracuje dla Sohei Dojime. Mówił, że chce ją ochronić. Może to nie jest nasz wróg. Ale to nie znaczy, że jest po naszej stronie. Nie będziemy wiedzieć, dopóki nie znajdziemy Makoto i nie przegrupujemy się. Nie możemy pozwolić jej umrzeć, żeby uczcić pamięć Tachibany. Musimy chronić ją za wszelką cenę. Tak jest. Nie znam tego numeru. Pewnie muszę odzwonić, zobaczyć, kto to jest. Może być pułapka, nie mogę tutaj siedzieć i dumać. Jeżeli to mi powie, gdzie jest Makoto, to muszę zaryzykować. Muszę się dowiedzieć, kto to dzwoni. Skomplikowane zadania, trzeba znaleźć budkę telefoniczną. Musikaya. Co ciekawe, niedawno się nauczyłem tego słowa, musi. Mu, nie owad, musi. Tylko mu pisane znakiem na nicość i si odpatrzenia. Na przykład si ten punkt widokowy. W związku z czym musi ignorowanie. Cały japoński jest zbudowany na wyrazach brzmiących podobnie, czy identycznie wręcz.
No, drobna ciekawostka lingwistyczna. Oczywiście podniesionym pajacem można uderzać też innych. Ja na gnido raczej, haha lol. Kiryu niestety nie ma takich czyszczących ruchów czy styli jak Majima. Ale zawsze jest tryb... styl bestii. Paru rzeczy nie skończyłem, tak jak przygód ze zboczeńcami, znaczy z ludźmi, którzy amatorami kobiecego piękna, nie zakończyłem wątku z tymi bogaczami, którym wpłaca się pieniądze i oni przekazują je, potem można bez prowizji przekazywać pieniądze, przerzucać pieniądze między Kiryu a Majimą. Co ona robi? Dobrze. Zajęte. Kto to? Seria z konsorcjum Nikkyo. Dzwonił pan do mnie? Słyszałem, co się stało z prezydentem Tachibaną. Rodzina Dojima go zabiła. Jestem w restauracji pana Chena w Małej Azji. Chciałbym z tobą porozmawiać w cztery oczy. Możesz przyjść? O co tu chodzi? Powiem ci, gdy tam przyjdziesz. I uważaj, ludzie Dojimy dalej na ciebie polują. No, Sera jest też w kamuroczo. Profilaktycznie zasejwujemy, co nam to szkodzi. Musimy dotrzeć do jednego z wejść Małej Azji. Nie jest to jakoś bardzo daleko. No bardzo azjatycko tu jest. No, można było tu zasejwować. Dobra. Herbatka już jest, czy nie ma? No takie nie w cztery oczy są. Twój gość już tu jest. Przykro mi, z powodu Tachibany tyle cierpiała, nawet nie miał okazji spotkać się ze swoją siostrą. Ale wiem, że zrobię wszystko, by mu pomóc. Mówię w imieniu wszystkich Chińczyków z Małej Azji. Dziękuję ci. Ależ proszę, nie mogłem nic zrobić, nie zasłużyłem na czyjekolwiek podziękowania.
Nie ma czasu na pogawędki. Co masz? Możesz wyluzować. Może nie, takie no. Możesz troszkę odpuścić, to właśnie chciałem ci powiedzieć. Makoto Makimura została postrzelona przez ludzi Dojimy. Co? Najgorsze już za nią jest już po operacji, ale jej stan dalej jest, ale dalej nie jest stabilna, nie odzyskała jeszcze przytomności. Co się stało? Więc już nie jest ślepa. Jej oczy nie potrafią tylko dostrzec światło i cię, niewiele więcej, ale lepsze wieści są takie, że rodzina Dojima uważa ją za martwą. Pracują dalej nad... kontynuują swoje prace nad projektem rewitalizacji Kamurocho. Powinna być do tego czasu bezpieczna. Ale ten cały Majima wie, że ona żyje, prawda? Czy można mu ufać? Wierzę w to. Oryginalnie, czy też początkowo działał na zlecenie, działał z rozkazu Shimano, by ją zabić, ale teraz uważam, że naprawdę chce ją chronić. Ale nie jestem w stanie przewidzieć, co teraz zrobi. Ale skupmy się na rodzinie Dojima. Porucznik Shibusawa został prawie oficjalnie awansowany na kapitana. To on będzie teraz rozkazywał. Nigdy nie był, nie należał do tych, których działania są jawne. Zawsze był cicho i gromadził siły, cierpliwie i dokładnie. Ale rodzina Shibusawa to młoda organizacja. Jeżeli mają pobić się, czy też wybić się ponad klan Kenno, Kuze, czy spółkę Taihei, Awano, potrzebują pokazu siły. Gwarantuję, że pierwszą rzeczą na jego liście jest oczyszczenie dawnej gwardii Kazamy. Ty jesteś jego najjaśniejszą gwiazdą. Poza tym dalej nie oczyszczono cię z zarzutów morderstwa na pustej działce, więc policja też będzie cię ścigać. Powinieneś wydostać się z Kamurocho i zaszyć się gdzieś na jakiś czas. Jeżeli ugrasz trochę czasu, to jest dla ciebie nadzieja. Nadzieja? Jeżeli Makoto Makimura odzyska przytomność, to konsorcjum Nikkyo przejmie pustą działkę. Co? Przez cały ten czas to był prawdziwy cel Kazamy. To znaczy?
Chcę zapobiec temu zgromadzeniu przez rodzinę Dojima większej siły i wybrał mnie i konsorcjum Nikkyo na jako równoważnik. Tachibana też zamierzał oddać pustą działkę konsorcjum. Ostatecznym celem było uciszenie, czy też przygaszenie Sohei Dojimy poprzez ustanowienie mnie kolejne, mnie, źle, poprzez ustanowienie mnie jako kolejnego szefa klanu Dojo. Więc Kazama planuje ci obsadzić na tronie klanu Dojo? Na to wygląda. Nie miałem pojęcia, nie wiedziałem, że ty i Kazama-san mieliście tak, macie tak głębokie relacje. Może nie tak głębokie jak między nim a tobą, ale był, bardzo się przyczynił do tego, że zaszedłem tak daleko. To on pokazał mi podstawy bycia Yakuzą. Nigdy nie zapomnę długu, który mam wobec niego. Kiryu, Kazama-san również poprosił mnie, bym zrobił wszystko, co mogę dla ciebie. Obiecuję, że znajdę sposób, by zająć się tym fałszywym zarzutem morderstwa. Ale jak na razie obawiam się, że jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, to modlić się, że Makoto Makimura odzyska przytomność. W takim razie nie ma nic, co mógłbym zrobić? Zrobiłeś wystarczająco. Gdyby nie ty, to Makoto Makimura nie dotarłaby żywa do Kamurocho. Trzyma się życia między innymi dzięki tobie. Gdzie ona teraz jest? Przeniosłem ją ze szpitala. Mam statek zacumowany w Zatoce Tokijskiej, w Shibaura. Ona tam jest. Nie mogę sobie pozwolić na ryzyko, że rodzina Dojima dowie się, że ona dalej żyje. Shibaura? Shibaura to jest, jeżeli dobrze rozumiem, Shiba krzaki zarośla uraza, czyli zakrzówek. Powiedziałem ci, że z szacunku za rzeczy, które uczyniłeś źle. Powiedziałem ci to z powodu, w ramach szacunku, okazania szacunku za to, co zrobiłeś. Martw się teraz o to, by wydostać się z miasta bezpiecznie i resztę zostaw nam, dobrze? Tam na stole mieli żółtą, ceramiczną świnię. Dobrze. No, nie ma nic więcej do roboty, więc spotkamy się z Nishikim. Udajmy się do parku zachodniego. A najpierw wyjdźmy z Majazji może. No, Sera to jest jednak dobry zawodnik, chociaż oczywiście to Kazama jest tym, który pociąga za wszystkie sznurki, mimo że go w grze, tej grze prawie nie widzimy. To jednak to jest postać działająca w cieniu, szara eminencja tej gry, Kazama
wszystkie pionki na razie grają tak, jak on je porozstawiał. Oczywiście są różne rzeczy po drodze się dzieją, no ale bardzo dużo się dzieje z jego udziałem, czy też za jego planem. Dobrze, idziemy na północ spotkać się z Nishikim. Czy ty już wykupiłeś do swojego roweru ubezpieczenie od Kirio? Shinji Rarene Tsuyosa. Uwielbiam to. Po drodze jest ta koreańska restauracja . Zjedzmy coś, żeby odzyskać w miarę tanio siły . Przypuszczam, że też bym tak reagował jakbym miał takie dobre rzeczy. Stać nas. A co? Co się stało? Rodzina Dojima idzie do biura rodziny Kazama. Wyglądają na to, że będzie rozruba. Co? To Shibusawa został mianowany następnym kapitanem. Tutaj eliminuje każdego lojalnego Kazamie. Ty i ja jesteśmy praktycznie chodzącymi celami. Rozkaz pochodzi od Shibusawy, prawda? Słuchaj, to miasto wkrótce zostanie zalane ludźmi Dojimy. Musimy stąd uciekać. Tam są to Kiryu i Nishikiyama. Makoto jest serą z konsorcjum Nikkyo. Rodzina Dojima myśli, że zabili ją i rozwiązali problem pustej działki. Ale dopóki pozostaje żywa, ta pusta działka to as w rękawie Sery i Kazamy. Powinni być w stanie pokonać Dojimę za pomocą tego. Jeżeli przejdziemy przez to i kupimy im trochę czasu, to już sprawy się odmienią. To znaczy, co mamy zrobić? Leć do biura rodziny Kazama. Powiedz Kashiwagiemu, że też musi się ukryć. Ja powstrzymam tych tutaj. Szybko. Tak jest. Nishiki to jest jednak porządny chłop. Będziecie ze mną się zadawać. No...
No tutaj dość pyskaty jesteś jak na chłopca na posyłki kazamy. Każdy z was trafi do piachu. Jeżeli chcesz kogoś winić, to win kazamy w piekle. Niestety łobuzy z nożami ile co? Takich z nożami nie lubimy najbardziej. A szlak jakąś pałą elektryczną, paralizatorem. Generalnie oni lubią stan lokować. A szlak dostałem przez łeb niczym Tachibana. Dobra. Dobrze, idziemy teraz zobaczyć, co Nishiki Yamaś działał w biurze rodziny Kazama. Ja 15 milionów. Dobrze, że wykupiłem tego skilla na nieskończoną staminę. Cioshi do deska? Nie wiem, czy nie będzie dobrze tutaj zasejwować. Ulica Tenkaichi, pierwsza pod niebem. No coś się dzieje. Dużo rowerów, to możemy się czuć bezpieczniej. Kuze! Ile razy walczyliśmy już z Kuze? Jeszcze się nie nauczył. Jesteś sam? Tak jest. Poprosiłem rodzinę, by oczyściła okolice. Żadne palanty nie stoją nam na drodze przed pójściem na poważnie. Kazama Kaikan. Jeszcze nie zaatakowaliśmy biura Kazamy. Nishikiyama tam teraz jest. Co rodzina Dojima chce zrobić z rodziną Kazama, czy też jaki jest, co zamierzacie zrobić z samym Kazamą? Wszyscy zginą, Gamonio. I rodzina Kazama, i ty. To Shibusawa teraz rozkazuje, ale ktokolwiek rządzi ma wystarczająco proste, dostatecznie proste zadania. To, jak sobie radzi teraz rodzina Dojima, oznacza, że wkrótce cały klan Tojo będzie pod nami.
To znaczy, że będziemy mieli wystarczająco dostatecznie dużo ludzi, by wykurzyć was wszystkie was wszystkich szczury z waszych nor. Może, ale wolałbym raczej walczyć z setką płotek z klanu Tojo niż walczyć jeden na jeden z tobą teraz. Jesteś tu z jednego powodu, by mnie złamać. Nie ma gorszej walki niż walczyć z kimś, kto będzie ryzykował wszystko bez namysłu za to, w co wierzy i który grał wszystko. Więc rozumiesz to, prawda? Jedyna rzecz, która teraz mnie pcha do przodu, to moja duma. Dopóki mężczyzna ma swoją dumę, może umrzeć z uśmiechem na twarzy. Będzie fajnie zobaczyć, czyja duma umrze, czyja duma zniknie z większym hukiem, twoja czy moja. Więc załatwmy to ostatecznie. Bezczelny gnojku, jestem gotowy. Obyś bił tak, jakbyś chciał zabić. To jest ostatnia walka z Kuzem. Kuze bije bardzo mocno w tej walce. I też używa stylu bestii, jak widzimy. Pięknie może stunlockować też. Weźmy Setunię na wzmocnienie. Jeżeli ktoś oglądał całego tego let's playa, niech sobie przypomni pierwszą walkę z Kuzem. Nie lekceważ mnie. Dawaj wszystko. Został znakiem Ramen Sakae. Dzieciaku, jesteś prawdziwym potworem. Robisz się coraz mocniejszy. Poruczniku, Kuze. Kuze no... Aniki... Pan to na górę...
Ja to wiem. Kapitan Kazama wiedział, że do tego dojdzie. Powstrzymywał to. Chciał cię powstrzymać przed staniem się prawdziwym Yakuzą. A my to zrobiliśmy, złamaliśmy tę pieczęć. Rodzina Dojima to zrobiła. Ale nie jesteś jedynym. Jest jeszcze jeden. Też walczy, by stać się teraz prawdziwym Yakuzą. Kiryu, idź do konsorcjum Nikkyo. On tam jest. Shibusawa tam jest. Shibusawa? W konsorcjum? To Makimura żyje, prawda? Shibusawa kazał płatnemu zabójcy ją postrzelić ją, ale nie chciał, by ją zastrzelił, by był to postrzał śmiertelny. Ale nie powiedział o tym patriarsze Dojimie. Pozwolił konsorcjum ją zabrać, obserwował ich ruchy, doprowadzili go prosto do ich bazy. Że jak? Musi się pozbyć was wszystkich, dziewczyny, Sery, ciebie, każdego, kto choćby raz mrugnął na kapitana Kazamę. Tylko w ten sposób Shibusawa może przyjąć kontrolę jako kapitan Dojimy. Jedyny sposób, dzięki któremu może stać się prawdziwym Yakuzą. Właśnie dostałem informację z Małej Azji. Shibusawa prowadzi rodzinę, atak rodziny Dojima na Shibaurę. Czy konsorcjum Nikkyo nie ma właśnie w Shibaura? Dokładnie. Makoto też tam jest. Poważnie? Poważnie? Kiryu, musimy w takim razie ruszać. Ja lecę po samochód. Lepiej, żebyś to wiedział, Kiryu. Zaraz wstąpisz w najgłębsze, najmroczniejsze odmęty świata Yakuzy. Kazama chciał cię chronić przed tą ścieżką od dawna, ale jeżeli to jest twój wybór, to idź. Tak, jestem przygotowany na wszystko, panie Kuze. To była ostatnia walka z Kuze, obiecuję. To jest dziwny dźwięk pagera. Czas nadszedł. Czas na co? Czas nadszedł, ale na co?
Nie wiem, jak oni odczytują te znaczki, ale przyjdź na arenę walki z bykami. No, to wszystko jasne. Znowu? Co, kto to jest? On chyba. Nie rozumiem. To nie ma sensu. On? Co to ma znaczyć? Ktokolwiek mi przysyła te wiadomości, chcebym się spotkał z nim na arenie walki z bykami. Na arenie, powiedzmy. O, tak. To jest ostatnia Sub-4 Kiryu, głowa klanu. Nigdy tam nie byłem, ale mogę pojechać tam taksówką. Nie wiem, czego się spodziewać, ale lepiej się przygotować na kłopoty. Dziękuję. Poważne kłopoty. To jest finałowa, czy upewnijmy się, czy mam wszystkie substories, tak. To jest finałowa substory Kiryu, Amon. Jak ktoś, no, ktoś zna Yakuza, ten wie doskonale, powinien wiedzieć doskonale, co to będzie, Amon. I tak, tam czeka Nishiki samochodem. Po pogadaniu z Nishikiem i wybraniu jazdy, zaczyna się ostatnia część, ostatnia sekwencja, bardzo, co on wymiotuje, ostatnia sekwencja w grze i po niej jest zakończenie. Ta sekwencja jest dość długa. To jest punkt bez powrotu. Tyle i aż tyle. Dlatego teraz zasejwuję w kolejnym odcinku, bo zarówno możemy, rozmawiając z Nishikiyamą, też przełączyć się na Majime, który też dostanie podobnie tajemniczą wiadomość na pager. Jednak do tego wszystkiego trzeba się naprawdę dobrze, no czy może nie jakoś super, ale trzeba się przygotować na tą finałową substory, dlatego te substory będą w osobnym odcinku, przygotowania będą poza nagraniem. Tutaj nie ma sensu, bo one muszę się troszkę przygotować, muszę zakupić pewne rzeczy, pewne przedmioty. Troszkę ich będę potrzebował, ponieważ może nie być aż tak znowu łatwo. I to będzie przedostatni odcinek, a finałowy odcinek to będzie, prawdopodobnie wydaje mi się, że około 2 godzin będzie trwał, może przesadzam, może wręcz przeciwnie, może dłużej. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Yakuza 0.